Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i zabieram się za skomentowanie kolejnego odcinka z Lorok. Kolejny odcinek z Lorok, który w moim odczuciu jest absurdalny, głupi i naprawdę to, co Talia zrobi w tym odcinku, to będzie tak durne i tak głupie, że naprawdę ona będzie kłamać na poziomie Lai. Dosłownie Talia będzie dzisiaj kłamać w tym odcinku. Jej kłamstwa będą na poziomie Lai Roshi, z Mirakuluma, a nawet i Gozei. Bądź co, bądź zaclamy, bo chcę mieć tylko ten odcinek za sobą. Zwykle umiem ustalić, co jest ważne, a co nie, jednak czasem trochę się gubię. Wtedy coś, co jest błahostką, biorę za rzecz istotną, a umykają mi sprawy, nad którymi powinnam się pochylić. Nie zdarza się to zbyt często, ale jednak się zdarza. Zresztą nie tylko mnie. Nie zdarza się to zbyt często. No pewnie dlatego, bo w końcu taka perfekcyjna jesteś, co nie? Chodź, zaraz, zaraz, chwila. Ty? Psykotas, a ty, dla ciebie ważniejsza jest błahostka niż sprawa ważniejsza. Biorąc pod uwagę to, że ty głównie spiewasz, zamiast faktycznie skupić się na pokonaniu Gramora, no to chyba jednak dosyć często zdarza ci się faworyzować błahostkę nad sprawą, którą faktycznie powinna się zająć. O, Iris. Ale okej, tego mam nie powiedzieć o tym odcinku, to w stanie spoko jest to, że one się przebrały w tym odcinku, że one faktycznie teraz są w innych ubraniach. A więc tak to jest, gdy dzieli się garderobę ze zdobywcą na nowej płyty. Co z Gramorem? Pragnę zapytać, co z Gramorem? Zapomniałyście już o nim? Niestety nie, Auriana. Trzeba być dużo wcześniej przed koncertem, żeby niczego nie przeoczyć. A co z Gramorem? A co jak się Gramor pojawi, to co wtedy? Koncert jest ważny dla Lori Rock. Dla Lori Rock? A co jest ważne dla mieszkańców Efedii? Bo chyba nie was koncerty. Iris, dostałaś nowe powiadomienie. Druga minuta filmu, ona już dostaje powiadomienie. Bardzo szybko. Ktoś czeka na pomoc. Bardzo szybko dostała to powiadomienie. Dowiedziałeś się czegoś? Nie, niczego. Już piąty raz nie przychodzi na próbę. Spokojnie, na koncert na pewno zdąży. W tym biznesie chodzi o coś więcej niż tylko o koncerty. Jeśli Sandy tego nie rozumie, to najlepiej będzie rozwiązać Quicksand Ferret. Nie! Dziewczyny z Loli Rock wystąpią jako pierwsze. Wrócę tutaj po południu. Jak Sandy nie będzie na sesji zdjęciowej, to informuję uczciwie, że zrywam kontrakt. Co, tutaj jest taka sytuacja, że mamy bodajże chyba dwóch muzyków i jedna z nich nie chce się pojawić, bo ma jakieś swoje tam przemyślenia i ten tutaj ich menadżer grozi, że no zerwie kontakt, zerwie z nimi współpracę, jeśli no ta cała Sandy się nie pojawi. Właśnie na tym się będzie skupował tak tego odcinka. Dwie kompletnie losowe postacie.
które to niby za komocą sławne, ale jakoś cesnie nic o nich nie słyszeliśmy w innych odcinkach. Więc w postaci dodam na siłę, cały odcinek znowu upchany na siłę, tylko po to, żeby właściwie to nie wiem, co zrobić. A tak bardzo nie potraficie wymyśleć czegoś, co ma jakikolwiek związek z fabułą. Z fabułą, faktycznie z fabułą Loy Rock. No, prawie się wydało. To prawda? Sandy nie przyjdzie? Sam nie wiem, jest egoistką. Pojawia się tylko wtedy, kiedy chce. Ma w nosie kapelę. To na pewno nie ta Sandy, o której kiedyś czytałam. Ona kocha występować. Jeśli wkrótce się to nie pojawi, nigdy nie wystąpi, bo Quicksand Ferret przestanie istnieć. Nie mów tak. Trzeba się dowiedzieć, co się dzieje. Będą miały złamane serca, gdy Quicksand Ferret się rozpadnie. To twój nowy plan? Złamać im serce? Złamane serce, na pewno bardzo osobiste. Nic nie będziesz łamać, ale to świetna okazja, żeby się ich pozbyć. O, tak. Pozbyć się ich. Świetny pomysł. Twórcy, dam wam taką radę od serca. Tak na trzeci sezon, żebyście sobie to zapamiętali. Jeszcze mamy czas do tego trzeciego sezonu. Ma się podobno pojawić za rok, więc taka rada jest. Jak już tam jesteście w trakcie produkcji, to zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Nie dodawajcie jakiegoś podobno znanego zespołu muzycznego tylko i wyłącznie na jeden odcinek. Quick and Seret, chyba jakoś tak? Czemu dopiero o nich słyszę w tym odcinku? Czemu o nich nic nie słyszałam w poprzednich odcinkach, skoro rzekomo to jest taka znana kapela, chyba podaję, że to jest kapela, tak? Jeśli ja to dobrze rozumiem, to jest taki zespół muzyczny też. No ale dobra, no się naprawdę... Bardzo ładnie wystroił na ten odcinek, bardzo piękne spilecki założyła. Więc Aurana, daję ci plusa. Krystalowo ostrę! A fajnie zobaczyć w innych ubraniach dla odmiany. To jest właśnie coś, co lubię w Lorek bardziej, że one się faktycznie przebierają. Może nie od razu aż tak często, ale jednak się przebierają czasami. A nie jak Max, która bez przerwy chodzi w tych samych ubraniach. Więc nawet jeśli Lorek się aż tak co to nie przebierają, to przynajmniej się przebierają, okej? Okay? Stami się przebierają, a Max tego w ogóle nie robiła. Tak samo Marinette, bez przerwy w tych samych ubraniach chodziła. Amaru, rozwiń skrzydła! Oni są razem, to są tylko przyjaciółmi. Miłość to o wiele ważniejsze niż muzyka. Auriana, wiesz, że muzyka też jest ważna. Sandy, może z nim porozmawiaj. Powiedz mu, co czujesz. Zabawne jest to, że Talia daje taką radę, naprawdę. Ze wszystkich lorok Talia daje taką radę. Ta, która jest najbardziej uczuciowa, no... Co za ironia. Biłabym to, gdyby znalazł dla mnie chociaż minutę. Ale odkąd kapela stała się sławna, o niczym innym już nie myśli. Wow, to jest totalnie bez sensu. Też tak uważasz? Co złego w tym, że myśli się o jakości występów? To godne podziwu, prawda, Talia? Tutaj się poznaliśmy, gdy jeszcze sława nie była najważniejsza. Chciałabym, żeby te czasy wróciły. Już wiem, zorganizujemy... No, on nie może jej zmusać. Do tego, żeby chodziła na te koncerty, jeśli nie chce, ale też
Ona nie może zmusić go do rezygnowania z tego. Spotkanie na przystani, żebyś mogła pogadać z Feliksem. To miłe, Iris, ale pewnie nie przyjdzie. Myślę, że warto spróbować. Wiedziałam, że coś wymyślisz. Och, oczywiście. Kiedy Felix pogada z Sandy, wytłumaczy jej, że najważniejsze jest całkowicie oddać się zespołowi. O, nie o to mi chodziło. No, Iris, która tutaj nie zachowuje się zbyt dobrze, co nie? A co ja powiem tak. Ona nie może teraz od niego oczekiwać tego, żeby spędzali ze sobą i czasie. Jeśli on tego nie chce, no to co ty możesz zrobić? No masz jedną opcję, no po prostu zapomnij o nim, znajdź sobie chłopaka, który faktycznie, chłopaka albo dziewczynę, który faktycznie będzie chciał z tobą spędzać czas. Ona taki ma wyjście ewentualnie. No teraz on nie może jej zmusać do tego, żeby poświęcała czas tylko i wyłącznie muzyce, jeśli to jednak nie jest ta kwestia, której chciałaby poświęcać czas i chciałaby się skupić na czymś innym. Więc no, tutaj w sumie i Iris, i Auriana nie mają racji. Bo no obydwie strony mają swoje przekonania i nie można zmusać jednej strony do tego, żeby nagle zaczęła mieć przekonania drugiej strony. To będę mógł ją obwiniać o to, jeśli psa gracie po raz kolejny, a wiadomo, że psa gracie. To jest bardzo istotne, co w tym momencie powiedział. Bo faktycznie, biorąc pod uwagę to, jak wygląda ich relacja, to można faktycznie odczuć, że on jest w jej cieniu, że on tak jakby jest ciągle za nią, ona tutaj dyryguje, mówi, co mają robić, a Mephisto, no to taki jest kompletnie mniej ważny w tym wszystkim. Lepiej się z tym wodzie, zawsze będziesz stał w moim cieniu i cała reszta też. To jest kolejny foreshadowing odnośnie tego, co stanie się w finale drugiego sezonu. No przynajmniej tyle dobrego zaletą z takimi foreshadowingami, które mają nawiązywać do finału drugiego sezonu, no ale nadal robię jeden wątek na jeden odcinek. I mimo tych foreshadowingów, no to prawda jest taka, że jednak mogłabym totalnie pomiedzać kolejność tych odcinków i tak nie miałoby to żadnego znaczenia, ponieważ no w każdym odcinku jest jeden wątek na jeden odcinek i te wątki później nie są jakkolwiek wspominane nam w kolejnych odcinkach. Chociaż tym razem jednak się do czegoś przydałeś. Okej, czyli ostatecznie udało mi się stworzyć tego potwora. Okej. Sandy jest na przystani. Trzeba teraz wysłać tam Feliksa, zanim... Już wrócił? Quicksand Ferret nie może tak po prostu przestać istnieć. Wy się zajmijcie producentem, ja znajdę Feliksa. Iris, są ważniejsze sprawy niż ratowanie jakiegoś zespołu muzycznego. A dlaczego właściwie mieliby nie istnieć, nawet gdyby stracili tego menadżera? Przecież mogą sobie znaleźć kolejnego. Oj, to jest ten moment, gdy uwierzcie mi, Italia wpadnie na najbardziej durny pomysł na świecie. Przebrała się miarka! Jej tutaj nie ma, ponieważ właśnie mają z Feliksem na scenie sesję zdjęciową. Talia oczywiście po raz kolejny kłamie i naprawdę te kłamstwa są tak durne i to niby Layla Roche jest zła, jeśli chodzi o kłamanie. No, Talia jest naprawdę świetną konkurencją dla Layli w tym aspekcie, choć biorąc pod uwagę to, że kłamstwa Layli trochę zyskało na jakości w piątym sezonie,
To chyba racja już nawet pod tym względem Laila jest lepsza. Co się opowiadasz? Nie ma jej tam i jego też nie. Chyba zapomniałaś o zaklęciu Christy Mito. Racja? Rozumiecie, jaką ona jest hipokrytką w tym momencie? Ona tyle mówi o tym, że one nie powinny korzystać z magii dla swoich własnych celów. I co teraz Talia robi? Na jaki pomysł w tym momencie wpada Talia? No teraz Talia wpada na taki pomysł, że będzie wykorzystywać magię dla swoich własnych celów. No i to jest po pierwsze pokazanie tego, jaką jest hipokrytką, a po drugie, naprawdę, uwierzcie mi, bo to się za chwilę naprawdę stanie, ona oraz Aureana, one przybiorą postacie Felixa i Sandy i będą ich udawać, będą ich właśnie udawać na tej sesji zdjęciowej, ale one będą do tego stopnia głupie, co właściwie Talia będzie, nie będę o to widzieć Aureana, to jest wina Talii. Talia będzie do tego stopnia głupia, że ona nawet nie razy zmieni swojego głosu i dosłownie podać chyba Talia będzie Felixem, no to Talia właśnie, no, jako Felix będzie miała swój głos, a z kolei Aureana, no, już ona prędzej, znaczy nie, no, to jest dalej inny głos, no, raczej ten menadżer zna głos Sandy, wie jak ona brzmi, więc naprawdę to, co tutaj Talia zrobi, no to jest po prostu kłamstwo, to jest po prostu przedstawienie na poziomie Laili Rossi, a najlepsze jest to, że oczywiście ten menadżer w to uwierzy. Więc proszę bardzo, mamy tutaj poziom Miracolum, gdy mówimy o totalnie bezpodstawnych i pozbawionych sensu kłamstwach. Dani, teraz? Jak się pośpieszysz, wrócicie tu zanim sprawy zaczną się komplikować. Kiedyś ja i Sandy świetnie się bawiliśmy nad jeziorem. Jeśli się pośpieszysz, znowu możecie się świetnie bawić. No nie wiem, zajęty jestem już, na nic nie mam czasu. Co ty, na zabawę zawsze jest czas. Nie zawsze. Czy powinieneś znaleźć czas na zabawę, zwłaszcza z kimś, z kim pracujesz i lubisz z nim przebywać? Bo to i to jest ważne. To nie są w ogóle razem. No dobra, chyba Sandy kocha go, ale oni chyba nie są razem ze sobą i to nie wiem, co on ma takie samo odczucia wobec niej. Niby racja. No właśnie, coś tam jest. Aha, no to leć już na przystań. Dzięki, że otworzyłaś mi oczy. Sobie też otworzyłam. Czy ona ta Radonieza jednak więcej raczej jest po stronie Aureany? No już mówiłem, co ty sądzę. O, dobra. Najbardziej kuba scena w Roy-Rock. Gdzie jest Sandy? Tutaj! A gdzie jest Felix? Christy Mito! Przecież tutaj! Rozumiecie, nie? Rozumiecie. Rozumiecie, że ona w tym momencie udaje tego Felixa i robi to w najbardziej głupi sposób. Talia, ty kłamiesz na poziomie Laili Rossi. I to dosłownie, a nawet i gorzej, bo przynajmniej Laila miała trochę lepsze te kłamstwa w piątym sezonie. Co się stało z twoim głosem? Coś mnie odrobinę chrobocze w gardle. I on w to oczywiście uwierzy. Tak, jasne. Facet, który niespodziewanie ma damski głos. Nie, no to wcale nie jest podejrzane. No wcale to nie jest podejrzane. Chyba drapie. No tak, drapie. No i tak się powinien domyślać, że to jest głos Aureany, no. Kurwa mać, co to ma być? Dobra, zacznijmy wreszcie tę sesję. Co za debil, co za ułom, co za idiota. Dlaczego ludzie w tej bajce są aż tak durni? I wiecie, osobiście wszystko po to, żeby ten plan Talii i Aureany się udał. Czyli widzicie, w tym momencie Talia jest Mersu. Talia w tym momencie dosłownie zachowuje się jak Mersu. Ona wymyśliła najbardziej durny plan, jaki mogła wymyśleć i oczywiście ten jej plan się powiedzie. No tak właśnie wygląda napisanie postaci Mersu. Talia! Aureana? Amaru, ty sprawdź na scenie, ja poszukam tutaj. One na pewno gdzieś tu są. Iris ma ścisną sukienkę. Że to robi wrażenie. W ogóle to jestem ciekawy, jak Aureana i Talia się teraz czują, że w taki sposób pozują razem. Ktoś by mógł je zibować na tej podstawie. Dobra robota, dzieciaki. Ha!
A zdjęcia z kolei wychwyciły Tali i Aurianę, których zdjęcia nie są w stanie, a to jest, po prostu Iluza nie jest w stanie, no, oszukać zdjęć. No i dlatego on w tym momencie nic z tym nie zrobi? On doszło i ma dowód na to, że one używały magii, tak? Za to tak naprawdę były one i za one magii używały. On ma na to dowód w tym momencie. Choć nie, dobra, pewnie Talia i Auriana, one by się wykręciły z nie, no, wcale nie miały z tym nic wspólnego. Pewnie by się tam w tak sposób wykręciły, tak? I oczywiście ta wypadek nie będzie jakkolwiek kontynuowana, no bo co mielibyśmy kontynuować wypadek fotografa, który zdał sobie sprawę z tego, że o, ktoś to tak używał magii, gdy on robił zdjęcia. Wiadomo, za to oczywiście nie będzie jakkolwiek kontynuowane. I widzicie, w normalnym życiu nie ma sens, nie ma takiej opcji, żeby ten plan Talii się udał. Nie ma takiej opcji, żeby Talia, żeby jej plan się udał i żeby jej to uschło na sucho. Nie ma takiej opcji. W tym momencie oni wreszcie zdaliby sobie sprawę z tego, że Talia ich przestała zaskokumywała i że ona ma jakieś magiczne zdolności. No ale oczywiście, no, ludzie w bajce to są debile. Jest Talia oczywiście w tym odcinku dosłownie to jest Mersu, więc wiadomo, że do tego nie dojdzie. A to niby Layla, źle kłamie, to niby Layla nie potrafi kłamać, to niby Layla ma najgorsze kłamstwa, które nikt by nie uwierzył. Wiecie co, wiem, że to brzmi dziwnie, ale prędzej uwierzyłabym w to, że Marinette naprawdę zepchnęła Laylę ze schodów, niż w to, że tutaj rzekomo Talia jest Felixem, tak, że to jest naprawdę Felix, że naprawdę prędzej bym uwierzyła Laylę. I naprawdę, temu kolesiowi, który zdał sobie sprawę z tego, że Layla wygląda jak... Talia wygląda jak Layla, no to ja polecam temu kolesiowi obejrzeć ten odcinek, bo ten odcinek jest największym dowodem na to, że Talia jest jak Layla. Tylko z taką różnicą, że jest ona przedstawiana jako pozytywna postać. I to w sumie nie jest dobre, no bo Talia nie powinna być przedstawiana pozytywnie, biorąc pod uwagę to, że kłamie, manipuluje i oczywiście uchodzi jej to na sucho. Okej, no co jednak są blisko za sobą. Na psy praktycznego zatkują. Wreszcie mamy przyzwoitą przynętę. Straszne! Przecież to mój cień. O, no ale i tak straszny. Zerwą się jej cienia przez trasę. No poważnie. Nie wiesz, nawet Iryś nie domyśliła. Ja pierdzielę. Talia! Ty w tym momencie jesteś Mersu, naprawdę. Amaru, zachowuj się. Przepraszam. Dalej się nie domyśliłaś, kurwa mać! Iryś, zapytaj się rusną głową! Iris, naprawdę, jak ciebie coś takiego potrafi zmylić, jak naprawdę ciebie w taki sposób łatwo nabrać, to ja ci polecam przeprowadzić sobie lecenie na inteligencję. Idź się leczyć, bo naprawdę z tobą nie jest dobrze. Ducent też dał się na to nabrać. Bo jest debilem, bo Tale to jest Mersu, która potrafi nabrać każdego najgorszym możliwym kłamstwem, które potrafi wymyśleć. No, czyli wypisz wymaluj Lyra. Rosi 2-0. Miejmy nadzieję. Ja pierdolę. Natalia to akurat ma mieć sporą nadzieję, ponieważ jesteś Mersu i potrafisz byle jakie kłamstwo wymyśleć i potrafisz byle jak kogoś nabrać. Najgorszym kłamstwem, jakie możesz wymyśleć. Felix pojechał się spotkać z Sandy, więc brawo my! Tak, brawo wy, takie super jesteście, nie? Takie super. Za tak łatwo potraficie wszystkich oszukać, zmanipulować, no naprawdę macie być z tego dumne. Zwraca Natalia. Iris, dostałaś kolejne powiadomienie. Nie rozumiem. A myślałam, że problem rozwiązany. Co się dzieje?
zjawił. Musiało się coś stać. Powiedział, że pojedzie nad jezioro. Razem pójdziemy go szukać. Co się stało? No Mephistowy brak się stali, no gdyby oni raczyli wiedzieć o istnieniu Mephistowy brak się, no to wtedy byliby bardziej ostrożni, wtedy by nie dochodziło do tragedii. Naprawdę, ruszcie tą głową i domyślcie się, że Mephistowy brak się namacali w tym palca. A te stoi z kolei za wielką i nieudaną manipulacją, w którą normalnie nikt by nie uwierzył. A konkretnie stoimy za wami. Talia, księżniczka Xeni! Powiedzcie mi, co mam być po stronie Talii? Zagierać jej mam być po stronie manipulantki i oszustki, która oczywiście potrafi byle kogo oszukać najgorszym kłamstwem, jakie potrafi wymyśleć? No przecież to jest dosłownie poziom Lady Rosji, a nawet i gorzej. Już nawet Laila jest tak niekomała, głupio jak Talia. Już nawet Laila jest lepsza. Więc sami Lares trochę poprawiła w piątym sezonie, a u Talii nie ma żadnej poprawy. Samo chwileczka z transformacją. Przy okazji, tak, to jest oczywiście kolejny odcinek bez Liny i Karis. Kolejny odcinek, gdy one są olewane, ignorowane, nikt o nich nie pamięta, no bo co ktokolwiek miałby o nich pamiętać, po raz kolejny są bezcelnie olewane. Amaru! No i to jest to teraz mnie wynerwia, to jest kolejny odcinek bez Liny i Karisy. No tak mało brakowało, żeby cię skapła, że tutaj jest jakaś magia, no ale byłoby zbyt pięknie, co? Gdyby poznała prawdę. Popsujmy ich humory!
Da się można przez pani mądrzyć! Krystalu! No naprawdę, i to by starczyło! A bez innej Karisy oczywiście. Widzicie, i takich momentów nie lubię, bo w tym momencie one znowu pokazują, że są takie niezniszczalne. Właśnie za to lubiłam 10 odcinek, że ona tam faktycznie miał problemy z Lina i Karisą, musiał wkręcać. Nie jak tutaj, gdzie oczywiście z dupy są w stanie wygrać walkę. Walnął się w głowę i zemdlał. Ja pierdzielę. Co za durnota jedna wielka, naprawdę. Ale mnie wnerwia to, że ona w każdym odcinku nie ponoszą za tych konsekwencji, za to co robią, za to, że narażają tych ludzi na niebezpieczeństwo. Miały mi się jakieś mega dziwne sny. Gdzie jest Sandy? Spóźniłem się na spotkanie? Może jeszcze powiedz to snu, bo to tych księżniskach. Nie pojawiłeś się, więc uznała, że ci nie zależy. Ale jeszcze możesz powiedzieć jej, co czujesz. Mam nadzieję. To miejsce sprawiło, że przypomniałem sobie, ile dla mnie znaczy. Podziękować za twoją pomoc. Tak. Po koncercie zrobimy sobie kilka dni wolnego nad jeziorem. Wpadnijcie na chwilę. Czemu nie? Oczywiście twórcy chcą mnie, żebyśmy się wielce zauroczyli tym momentem. Żebyśmy stwierdzili, że o, jakie to uroce. Naprawdę, oni odkryją tego, że mi będzie zależeć na jakichś randomach, którzy się pojawiają w jednym odcinku, że mi będzie zależeć na ich miłości. No. Twórcy, to tak nie działa. Ile czasu zostało do próby dźwięku? Ze 2 godziny. Jak się pośpieszymy, możemy przyjechać grubo przed czasem, tak jak chciałaś. Albo możemy trochę pojeździć na sankach. O, tak! Dlaczego zmieniłaś zdanie? Patrzyłam na Feliksa, zdawało mi się, że patrzę na siebie w lustrze. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że jestem taka zasadnicza? Zasadnicza? Zasadnica to jest Talia, a z tobą jest taki problem, że totalnie od tak posłusznie słuchasz się jej zasad, które ona ci daje i zasady te są bardzo, bardzo toksyczne. Zasadnica to jest Talia właśnie. Uwielbiam pracować w Lolirock, ale nie można zaniedbywać innych rzeczy, a zwłaszcza swoich przyjaciółek. Tak? Skoro tak mówisz, to w takim razie gdzie są Lina i Karisa? Co my ja tutaj nie widzę Liny i Karisy, skoro mówisz, że nie powinno się zaniedbywać przyjaciółek? To rozumiem, że Lina i Karisa to nie są twoje przyjaciółki w takim razie. Ale mamy tylko 2 godziny, Auriana. No to wsiadajmy. Więc jaki jest problem z Lolirock? Taki poważny problem? Nie problemem są lekcje, które są poruszane w tych odcinkach, bo lekcje, które są poruszane w tych odcinkach nie są złe. Ale problemem są same Lolirock, że one okej, mówią, że o, to jest dla przykład lekcje, ale one same tej lekcji nie rozumieją, no bo teraz to Iris twierdzi, że no, w sumie to powinno się spadać ze swoimi przyjaciółkami, że nie można ich zaniedbywać. To w takim razie czemu w tym odcinku nie ma Liny i Karisy? Zaniedbujesz w tym momencie Linę i Karisę. Więc w tym momencie Iris jesteś hipokrytką. I to mnie naprawdę wnerwia w niej. A, tak, jest, klejnocik dostała. Oczywiście wiadomo, nikt tego nie będzie kwestionował.
mieć czas dla siebie nawzajem. Jakoś status dla Liny i Karisy to nie mas. O wiele ważniejsze. Skoda, za takiego czasu nie mas dla Liny i Karisy. No to co? Jaki to jest odcinek? No będę z wami scera, nie podoba mi się ten odcinek. Będę z wami scera, że mi się ten odcinek nie podoba. I za chwilę wytłumaczę dlaczego. Dobra, no to w takim razie dlaczego mi się ten odcinek nie podoba. Po pierwsze, bo jest to oczywiście kolejny odcinek bez Liny i Karisy. Po raz kolejny Lina i Karisy są olewane, zapominane, po raz kolejny ich nie ma. Prawda jest taka, że one się powinny w każdym epizodzie pojawiać, bo są to na tyle ciekawe postacie, że spokojnie powinny się pojawiać w każdym epizodzie, a nie ze... nie ma ich w wielu odcinkach. To jest coś, co strasznie mnie wnerwia. Więc to jest pierwszy problem z tym odcinkiem, który problem. Felix oraz Sandy. Nie wiem, z jakiej racji miałoby mi na nich zależeć. Robią tutaj wielki wodek miłosny między nimi. I nie wiem, z jakiej racji miałoby mnie to poruszyć. Nie wiem, z jakiej racji miałoby mi zależeć na dwóch postaciach, które pojawiają się tylko i wyłącznie w tym jednym odcinku. Nigdy więcej się już nie pojawią. Oczywiście... Skoro są tacy sławni, to jest kolejna kwestia. Skoro oni są tacy sławni, to dlaczego nic wcześniej o nich nie było mówione w poprzednich odcinkach? Ja wam powiem dlaczego. Ponieważ jest to, o czym wiecie, kolejny wątek w Loyrock dodany na siłę. Wątek w Loyrock jest taki dodany na siłę, tylko po to, żeby było. I to jest coś, co mnie wnerwia, że twórcy te wątki dodają na siłę, tylko po to, żeby o czym wiecie, zrobić te 26 odcinków. A w ogóle nie przykładają się do tego, żeby te wątki były jakkolwiek spójne i również, żeby faktycznie były nawiązanie do tych wątków w innych odcinkach. Do tego się nie pragną jakkolwiek wsłożyć. Ten wątek miałby bardziej sens, gdybyśmy o tym zespole słyszeli w innych odcinkach, ale nic wcześniej o tym zespole nie było mówione, nic wcześniej nie było mówione ani o Felixie, ani o Sandy, więc spokojnie mogę stwierdzić, że są to postaci na siłę dodane, tylko po to, żeby upchać ten odcinek, więc to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to lekcja, która się kryje za tym odcinkiem. Byłaby to dobra lekcja, to nie, macie chwila. To jest dobra lekcja, ale Iris jest hipokrytką po raz kolejny, bo Iris teraz twierdzi, że co? Że no, nie powinna zaniedbywać swoich przyjaciółek. Ale zaniedbuje Linę i Karisę, bo to jest kolejny odcinek, w którym nie ma Liny i Karisy. Kolejny odcinek, gdy nie spędza z w ogóle czasu z Liną i Karisą, ma je w dupie. I to jest coś, co mnie w tobie denerwuje, Irisę. Mówisz to, a robisz coś zupełnie innego, tak? Zaniedbuje Linę i Karisę, ma je gdzieś, nie poświęca z nim praktycznie w ogóle czasu. No i to jest coś, co mnie wnerwia. Jest jak gdyby Lina i Karisa były w tym odcinku, no to wtedy to mogłoby być ewentualnie spoko odcinek, ale jak to jest kolejny odcinek bez ich udziału, no to jest oczywiste, że będę na zakaz, że mi się ten odcinek nie będzie podobać. Wiecie, no w takim spadku ubolewam na tym, bo Lorek ma potencjał, już mówiłam, że Lorek ma potencjał na bycie lepszą bajką. No ale powiem tak, ten odcinek był słaby, ale kolejny odcinek będzie jeszcze gorszy, bo znaczy, jest to kolejna kwestia, dlaczego ten odcinek mi się bardzo nie podoba. Talia! Dosłownie, Talia w tym odcinku była Mersu. Mogę spokojnie powiedzieć, że Talia w tym odcinku była Mersu. To, co ona zrobiła w tym odcinku, świadczy o tym, że ona jest Mersu. Ponieważ naprawdę, ona była w stanie oszukać reżysera, że jest rzekomo Felixem. Gdy wiadomo, że nim nie była, tak? Ona się tylko wcieliła we Felixa. Nawet nie raczyła mieć jego głosu, tylko po prostu udawała, że jest nim i nawet nie raczyła sobie głosu zmienić, żeby być bardziej wiarygodną. No, oczywiście nawet tego nie raczyła zrobić. I do tego to bardziej świadczy o tym, że no, coś tam pokroczyli chyba z jej postacią. Nasi kochani twórcy, no bo ona się dosłownie w tym odcinku zachowywała jak Mersu, wymyśliła najgorsze możliwe kłamstwo i oczywiście nikt się nie domyślił zakłamień, nikt się tego nie domyślił, wszyscy od taki uwierzyli w to i to jest naprawdę załosne, że ona była w stanie od tak łatwo oszukać wszystkich dookoła. I no to świadczy o tym, że ona ma skłonności bycia Mersu i nawet stwierdziłabym, że pod względem jest gorsza od Lili, bo Lili w stanie nauczyła się lepiej kłamać w piątym sezonie. Kłamstwa Lili były wiarygodne w piątym sezonie. A Talia z kolei tak kłamie przez te dwa sezony i za każdym razem te kłamstwa są tak głupie, tak absurdalne, ale to, co już zrobiła w tym odcinku, przebiło te wszystkie kłamstwa, o których do tej pory wcześniej wspominałam w innych odcinkach. Naprawdę, to jest jej najgorsze kłamstwo w tym odcinku, jej najgorsza manipulacja, którą mogła wymyśleć. Okej, okay, no więc dalej rejmusy z Lailą, no ale też jest parę osób, które zagłosowało na Lailę, też jest głos na Iris, no Marianne wygrywa to głosowanie, w sumie nie dziwi mnie to, bo Marina to chyba naprawdę i tak najgorszy głos wymyśliła, bo to się tam widzę. Dobra, tutaj ten typ, no to w stacji sprawdzałem, od jego powiadomienia. Tak, ale to są tajsi. Dobra. No to co, ja będę kończyła w tym momencie odcinek, to będzie na tyle. Naprawdę słaby odcinek, kolejny będzie jeszcze gorszy. No niestety teraz
Przechodzimy do tych odcinków, które są naprawdę słabe i spokojnie mogłyby nie istnieć. To będzie na tyle. Bywajcie.